Dziś radosny dzień Wiszni Małej, jak słyszymy, wokół same uśmiechnięte twarze. Po prostu czas Bożego Narodzenia to czas, który wszystkich nas wprawia w bardzo dobry nastrój i mam nadzieję, że tym jarmarkiem jesteśmy w stanie wszystkim przybliżyć już te nasze święta, na które przecież co roku wszyscy czekamy, na czas podarunków, spotkań, radości, miłości. Oczywiście ten czas jest bardzo dobry do tego, żeby sobie nawzajem składać życzenia. I ja również chciałbym Państwu przesłać życzenia, przede wszystkim dużo miłości, radości, spokoju. Wszystkiego tego, czego pragniemy dla nas wszystkich razem i dla każdego z nas osobna. Jak co roku w Wiszni jarmark bożonarodzeniowy. Witamy wszystkich serdecznie, zapraszamy na jarmark wyroby rękodzieła. Tutaj akurat mamy bombki wszystkie wiszeńskie, malowane igłą. Serdecznie zapraszam. Przywiozłem olej tłoczony na zimno, bo od niedawna tłoczę olej z lokalnych tutaj zbóż. Mam na razie tylko olej rzepakowy, więc z nim do Was przyjechałem. W tej chwili się, że tak powiem, realizuję twórczo. Wyprodukowałam dżemy z pomarańczy kupionych na promocji w naszych marketach. Przywiozłam dzisiaj obrusy, obrusiki, pościele, poduszki, poduszeczki. Wszystko z naturalnych tkanin. Nie ma żadnych poliestrów, wszystko jest przeze mnie uszyte, przeze mnie wyhaftowane i serdecznie zapraszam. Przyjechałam do Was na jarmark ze świeczkami z wosku pszczelego. Sama jestem pszczelarką, sama robię te świeczki. Bardzo mnie to pasjonuje i chciałabym tą pasją dzielić się z innymi. Tym bardziej, że te świeczki 100% wosk pszczeli są zdrowotne. Do astmatyków, alergików, neutralizują zapach dymu papierosowego, czy łagodzą katar. Jest dużo właściwości. Nie dodaję do nich żadnych sztucznych barwników, także z całego serca polecam. Młodzieżowa Rada ma swoje stoisko. Charytatywnie sprzedajemy różne słodkości oraz najlepszą herbatę na całym jarmarku, która jest z cynamonem, z goździkami, z imbirem, z cytryną, z sokiem malinowym, także najlepsza rozgrzewająca herbata. I sprzedajemy te napoje oraz słodkości na rzecz pana, który walczy z grejakiem. Pierniki robiliśmy wspólnie razem z Radą i osobami, które chciały nam pomóc i z panią dyrektor Oksiru. To są pierniki domowej roboty, ozdobiliśmy je lukrem i pysakami. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, miłości, pogody ducha, uśmiechu na twarzy i wszystkiego, co najlepsze. Szanowni Państwo, nadszedł moment, kiedy kończymy nasze wspaniałe spotkanie na jarmarku bożonarodzeniowym w Wiszni Małej. Pięknie dziękuję wszystkim zespołom ludowym z gminy Wisznia Mała, dziękuję wszystkim wystawcom, dziękuję Państwu za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu w Wiszni Małej. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że jesteśmy zawsze dla Was i już dzisiaj zapraszamy Was za rok.